Rodzice dzieci w wieku szkolnym, którzy do tej pory nie złożyli wniosku o wypłatę świadczenia Dobry Start 300+, jeszcze mogą to zrobić. Jest to jednak ostatni dzwonek. Wnioski można składać tylko do 30 listopada. Świadczenia Dobry Start 300+ trafiły już do rodziców i opiekunów uczniów z województwa lubelskiego na 227 tysięcy dzieci, a łączna kwota wypłat przekroczyła w naszym regionie 68 milionów złotych. To świadczenie obsługuje od tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można składać tylko elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej, a także portalu Empatia. Wnioski będziemy przyjmowali jeszcze do 30 listopada. W wyjątkowych sytuacjach wniosek będzie można złożyć po tej dacie. Dotyczy to uczniów, którzy po 20 roku życia uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada tego roku. Wnioski można składać na każdego ucznia do 20 roku życia i każdego ucznia, który ma orzeczoną niepełnosprawność do ukończenia przez niego 24 lat życia. Świadczenie Dobry Start 300+ przysługuje raz do roku, bez względu na dochód rodziny. Dodatkowe świadczenie, które z zasady ma być przeznaczone na wyprawkę szkolną, przysługuje wszystkim dzieciom uczącym się do 20 roku życia. Jeśli ktoś jeszcze nie zgłosił się po to świadczenie, warto to zrobić teraz. Następna szansa będzie dopiero w przyszłym roku, kiedy wypłacane będą pieniądze na kolejny rok szkolny. Wykonamy dla Ciebie każdy mebel z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Wieloletnie doświadczenie i własny park maszynowy. Materiały najwyższej jakości. Błyskawiczna realizacja. Panda Meble. Producent mebli na wymiar. Zapraszamy do salonu w Puławach, ulica Lubelska 55 oraz na meblepanda.pl. Zadzwoń i powołaj się na reklamę telewizyjną, a dostaniesz 5% rabatu.